Tak naprawdę jest to takie otwarcie nowej ery, takiej robotyzacji laboratorium, która prędzej czy później nastąpi we wszystkich laboratoriach. To ramię robotyczne zostało zaprojektowane po to, aby wykonywać ten test immunodiagnostyczny, który opracowaliśmy w zeszłym roku. A dodatkowo, ponieważ ramię robotyczne tak naprawdę ma nieograniczoną możliwość rozbudowy, już w tej chwili zaimplementowaliśmy głowicę do biodruku 3D, czyli to rzecz, którą również zajmujemy się w naszym laboratorium tutaj w CZT. Będziemy mogli biodrukować 3D, to znaczy, że będziemy mogli wykorzystywać komórki, drukować razem z nimi, w naszym przypadku prototyp implantu łąkotki.